To teraz może chwilę o książkach, bo jest mnóstwo ich poza nami tutaj, jak sobie siedzimy. Często się mówi, swego nie znacie, prawda? Cudze chwalicie. To jak to jest, jeśli chodzi właśnie o te książkowe podróże, o tę turystykę książkową? Co znajdzie człowiek, który przyjdzie tutaj do pani, przychodzi pierwszy raz i mówi, no zaczarujcie mnie czymś. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś przychodzi po raz pierwszy, to pomijając, że zawsze jest przerażony, bo to jest jakiś taki stereotyp, że w bibliotece są straszne panie i wszystko wiedzą i sprowadzą każdego czytelnika do parteru, a często jest tak odwrotnie, że czytelnik wie i przychodzi do mnie z tytułem i ja myślę, matko, o co chodzi? I muszę dopiero poszukać, ale nie. Tak naprawdę jest tak, że my potrafimy pokazać czytelnikowi, mamy bardzo ładnie podzielony ten księgozbiór, więc jeżeli on chce w jakiś rejon, my potrafimy mu pokazać, w którym miejscu to znajdzie, samemu pomożemy, ewentualnie jeżeli jest to osoba starsza, też pomożemy w internecie wyszukać, tu nie ma problemu. Natomiast tak jak pan powiedział, że swego nie znamy, mamy bardzo ładnie podzielony księgozbiór dotyczący podróży po Polsce. Nad nami jest taka mapka. Ona jest taka sematyczna troszkę, ale te wszystkie kolory, które są tutaj, są też na książkach, więc każdy czytelnik, jeżeli szuka coś powiedzmy z Małopolski czy z Pomorza, to wie, że jak jest czerwona karteczka przy książce, szuka czerwonego. To jest sprytne, troszeczkę nam ułatwia pracę, nie ukrywam, ale czytelnikom też jest łatwiej. Ostatni hit turystyczny, który by pani teraz poleciła, świeża książka, która się w bibliotece w czwórce pojawiła? No jest wiele książek turystycznych i wiele bardzo ciekawych książek. Chyba najbliżej w tej chwili mam coś takiego, to jest Karolina Bednarz, Kwiaty w pudełku. Niesamowita rzecz, ponieważ dotyczy kobiet japońskich. Nam się wydaje, że Japonia to taki kraj, który jest bardzo do przodu w stosunku do Polski, ale okazuje się, że on może jest tak bardziej do przodu, ale elektronicznie i technicznie, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no kobiety mają tam ciężko, o czym ja na przykład czytając tą książkę wiele rzeczy nie wiedziałam. No wiedziałam, że są gejsze, że gdzieś tam, ale wydawało mi się, że to już jest taki relikt przeszłości. A teraz się okazuje, że tak naprawdę te kobiety no, są bardzo podporządkowane mężczyznom. Trudno im się wybić w pracy. No. Ja jako kobieta w Polsce mam o wiele łatwiej, naprawdę. I nie muszę całego swojego życia poświęcać pracy, żeby gdzieś się tam po prostu, żeby ktoś mnie dostrzegł. No i na koniec rozmowy chciałem panią też zapytać, bo mówimy tutaj o turystyce, ale wspomniała pani też o tych bardzo ważnych wątkach związanych tak czysto z przyrodą. Mówiła pani o realizacji filmów, chociażby dotyczących drzew. Tak, te drzewa to wypłynęły nam właściwie w czasie COVID-u, w czasie tego pierwszego zamknięcia. Chciałyśmy coś zrobić, coś takiego innego. Pomyślałyśmy, żeby opowiadać o mieście, ale szczerze mówiąc, no ja nie jestem historykiem. Trudno mi byłoby opowiadać o mieście. Bałabym się, że ktoś zaraz po prostu podważy to. Natomiast chcieliśmy to połączyć też z przyrodą i jakoś tak przez przypadek. Ja znalazłam książkę, koleżanka znalazła książkę i pomyślimy, no może o drzewach. Więc robimy takie właśnie krótkie filmiki o drzewach w Opolu. I to nie jest właściwie takie proste, muszę powiedzieć, ponieważ no jeżeli jest piękne drzewo, to nie ma ciekawej okolicy. Albo jest ciekawa okolica, a rośnie tam kolejny platan, bo musicie państwo przyznać, że w Opole jest miastem platanów. Mamy bardzo dużo pięknych platanów, no bo platan jest takim drzewem, które wytrzymuje nasze warunki. Oczywiście, kiedy ono już jest starsze, bo na początku ma problemy. No i właściwie wszędzie w ładnych miejscach są tylko i wyłącznie duże, piękne platany. No ale staramy się, coś tam cały czas wyszukujemy. Czyli rozumiem, że ten pomysł z drzewami będzie też kontynuowany na pewno i że znajdą panie jeszcze ciekawe drzewa i ciekawe miejsca w okolicy. Ale zapytam też o wakacje i o tym, co po wakacjach dla biblioteki i dla bibliotekarki roku. No po wakacjach i dla bibliotekarki roku i dla każdego bibliotekarza no, czeka nas dużo pracy. Mamy plany, ale one są jeszcze tak nie do końca sprecyzowane. Ale na wakacjach tam też pracujecie cały czas? Tak, w czasie wakacji oczywiście pracujemy, tyle że nie robimy spotkań. No niestety nie da się, natomiast po wakacjach już te spotkania są gdzieś tam powoli dogrywane, ustalane. Na pewno będzie spotkanie o Azji.
To już wiem. Natomiast też będzie bardzo ciekawe spotkanie o ziołach. Ponieważ od maja zrobiliśmy dwa spotkania o ziołach. Robiła to świetna dziewczyna, pani Dominika Krajczy. Przyszła do nas, zgłosiła się i ja tak z początku sceptycznie myślałam, taka mała, drobna, skromna dziewczyna, co ona tam zrobi. Ale okazało się, że to jest po prostu taki diamencik, nieoszlifowany diamencik z niesamowitą wiedzą. Robi u nas spotkania, te spotkania są połączone też z degustacją. Pani przynosi nam tutaj, no pomijając, że przynosi całe naręcza ziół, biblioteka przez tydzień pachnie ziołami. Oprócz tego mamy różne nalewki, ciasteczka, ostatnio była tarta z nagietkiem. No i tak już zaplanowaliśmy, że zrobimy we wrześniu coś takiego podobnego. Chcemy zrobić o owocach i ziołach leśnych spotkanie we wrześniu i ono prawdopodobnie będzie połączone z wymiankami, ponieważ wymianki też goszczą często u nas w naszej bibliotece, ponieważ no, oczywiście jako biblioteka, która się zajmuje ekologią, no, staramy się, żeby po prostu gdzieś tych ludzi zachęcić do tego, żeby dawać drugie życie przedmiotom, a w naszym wypadku roślinom. Więc będzie to połączone z wymianką roślin takich domowych, działkowych. Będziemy to robić na tarasie. A pani jaką książkę zabierze sobie na wakacje? Co ja wezmę? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wakacje, to ja biorę audiobooki. Nie ukrywam, bo wtedy nie muszę dźwigać. Aha. A ponieważ w przyszłym tygodniu wyjeżdżam w Tatry, więc staram się mieć mało tego, bo trzeba te wszystkie buty zabrać i tak dalej. No, natomiast... No, jeżeli audiobooki, to kryminał. Nie ukrywam, że to musi być coś lekkiego, łatwego, takiego, które łatwo przyswoję. Ostatnio miałem przyjemność spotkania z panem Jędrzejem Pasierskim. To polecam, chyba że pani ma już... Ja Pasierskiego czytam, bo ja go bardzo lubię. Ja go odkryłam jeszcze, kiedy on nie miał tej nagrody, także nie, bardzo mi się podoba. No to już wiemy, co bibliotekarz roku, pani Gabriela Zacharańska, zabierze ze sobą na wakacje, a państwo będziecie mieli okazję odwiedzić filię numer 4 Miejskiej Biblioteki w Opolu przy Książąt Opolskich, przy popularnym rondzie, to zapraszamy, zwłaszcza jeżeli myślą państwo o wakacjach, o podróżach, o przyrodzie i ekologii, to na pewno tutaj miejsce ku temu jest idealne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.